wielkie jak Rzym. Ale moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj musimy przekonać panią Kasię, żeby w końcu powiedziała mi nam wszystkim, kto jest ojcem dziecka, widzowie. Kurczę, wszyscy są podejrzani, nikt nie wie, kto może być tym ojcem dziecka. Ona to ukrywa bez przerwy, a ona dobrze wie, ona musi wiedzieć, ona dobrze wie, kto jest ojcem tego dziecka. My dzisiaj, widzowie, my dzisiaj dowiemy się, kto jest ojcem tego dziecka. Tak, nie możemy tego tak zostawić, widzowie. Dzisiaj się dowiemy, mamy naprawdę dobry plan z tostem. Opiszemy go wam zaraz, albo dobra, już wam powiem, widzowie. Jest więzienie sobie. W więzieniu jest, wyobraźcie sobie, że Steve, ale tego Steve'a zmyślamy. Nagraliśmy taki krótki filmik u Szczypsona, że mieliśmy maskę Steve'a, głowę Steve'a i utrolowaliśmy i nagraliśmy filmik, że jesteśmy Steve'em i palionka pomocy, bo mnie zaraz zabiją, że ten, żeby powiedz, wystarczy, że powiesz, kto jest ojcem dziecka. I wtedy miejmy nadzieję, że palionka się przełamie pod wpływem tego, że Steve ma być zabity. I palionka powie nam po prostu, kto jest ojcem dziecka. Taki jest zamysł. No ale zaraz to bardziej ogarniemy. A przed tym, widzowie, są święta, już tuż. Także kupujcie, widzowie, takie koszuleczki z Palion Style. Albo do każdego zamówienia dostajecie taką foteczkę z ręcznie podpisywanym, prawda? Patrzcie, ja wam mogę pokazać, jak to wygląda to. O, cyk, patrzcie, ile tych zdjęć tutaj jest. Tyle zdjęć już jest podpisanych dla was. Takie zeszyty możecie sobie zakupić kozackie. Możecie zakupić sobie jeszcze kubeczki z Palionowa, widzowie. Kubeczki z Palionowa są przepiękne. A na zimę na przykład taka czarna czapka, są również zielone. Naprawdę jest mega wygodna i przyjemna w dotyku. Przyjaciele, wracamy do Minecrafta i zaczynamy działać. Nie idziemy najpierw po Palionka, idziemy najpierw po Yetiego oraz Szczypsona, żeby działać razem z tym po prostu przedsięwzięciem, czyli troll. No to jest taki, to nie jest troll, widzowie, to jest wymuszenie, a powiedzenie po prostu, kto jest ojcem dziecka. Chodźmy po najpierw po Yetiego, ale Yetiemu zaraz wszystko wytłumaczymy, bo on będzie osobą, która niby torturuje właśnie Steve'a, ale to zaraz wszystko wam wytłumaczymy, żeby to miało ręce i nogi. Dzień do... Cześć. Cześć. Yeti, na co ty tak patrzysz? Co? Nie masz tu telewizora. Poczekaj, no ale tak, zobacz, jaki piękny widok. Tak położę może się. No patrzysz się tutaj, nie? Tak sobie siedzisz. I tak, co ty robisz na co dzień, powiedz mi? Leżę, jem i nic dalej. I nic. A nie chcesz tu jakiegoś telewizorka, stary? Tak sobie siedzisz, się patrzysz w przestrzeń. Dobra, mów lepiej, co ode mnie chcesz z wyrolu. Nie, no stary, no przecież musimy działać, nie? Się dowiedzieć, kto jest ojcem dziecka. Chodź, no ta, w sumie zapraszamy ty, zapraszamy ty. Ale jak się chcesz dowiedzieć, jak ona nie wie? No zaraz ci, stary, wytłumaczymy całą akcję, która jest przemyślana jak nigdy dotąd. Razem z tostem, zaraz ci wszystko wytłumaczymy, wiesz, żeby to miało na spokojnie, żebyś wszystko pojął, zrozumiał. Chodźmy jeszcze tylko po tosta. Tost ci idealnie wytłumaczy, bo on już to ogrywał na swoim filmie. Mamy filmik od Steve'a, ci powiem. Nagrałem taki filmik. No, cześć, Tost. Dzień dobry. Hello, tak, możesz pokrótce opowiedzieć, co dzisiaj robimy Yetiemu? Dobrze. To jest akcja Yeti, ważna. Ale to nie, to chodzi o to, żeby nikt nie podsłuchiwał. Chodźmy do środka, no. Sytuacja jest taka, nagraliśmy materiał, w którym sfejkowaliśmy porwanie Steve'a, on tam jest, prawda, niby zabity. Sorry Yeti! I ty Yeti, twoje zadanie dzisiaj to jest to, że ty będziesz musiał w trakcie rozmowy pójść jakby tam, że niby idziesz go torturować już, nie? Mhm. I my tam wtedy próbujemy z Palionki dalej wyciągnąć. No i na filmie jest po prostu, że Steve prosi Palionkę, żeby Palionka przyznała się, kto jest ojcem, bo jeżeli nie przyzna, to zabijemy Steve'a. No i liczymy na to, że ona po prostu powie. Yeti, to. Czy ty wszystko zrozumiałeś w tak szybko? Tempie. Mam torturować nikogo. Dokładnie. Po prostu masz. To było niesamowite, on to zrozumiał. Tak. Niesamowite. No co? Ja jestem mądry. Sorry, twoja twarz mówi co innego. Co ty Dobra, mówisz? Yeti, a zaśpiewałbyś dla nas jakąś kolędę, bo okres świąteczny. No, zaśpiewaj. Sam się śpiewaj. Ja muszę pokazać twój brylok. Gdzie jest? Tu mam Yetiego, widzowie. Znalazłem Yetiego, patrzcie. Tak wygląda Yeti na bryloku. Ja jeszcze nie mam bryloku. Zakupujcie bryloka. Ja jeszcze nie mam bryloku. Kupcie bryloki. Nie mogę pokazać. Ej, ja jestem... O, patrzcie Yetiego, no jest przepiękny. Od Tosta też są bryloki, od Milki będą lada dzień, akurat od Palionki też. Ode mnie są breloki. Breloki, okej, okay, u ciebie są breloki, a ja mam brylok. Ja nie potrafię, od dziecka mówię na to brylok. To nawet brzmi lepiej brylok. Ale no, ja też tak uważam, ale po prostu się śmieję, bo ja zauważyłem, że na sklepie masz napisane breloki. No i mówię, kurczę, to faktycznie są chyba breloki, a ale nie właśnie, bryloki. To czekaj, co to jest brylok? Może ty masz błąd na sklepie. Nie, ale nie ma takiego słowa brylok, tak? Brylok? No nie, może nie, to no, jest Nie, no pisze się brylok, serio, pisze się brylok. Okulary.
okulary i masz bryle, to bryloki, to może są takie rodzaje okularów. Takie kurde zmutowane oksy. Dobra, każdy wie, o co działamy? Tak, tak. A, Yeti, bo żebyś powiedział, tam mniej więcej obok głowy Milki jest te więzienie jakby. I ty sobie Ja mam tam tylko być, tak? Tak, ty pójdziesz gdzieś dalej, pójdziesz gdzieś dalej po prostu. I to tyle moja rola, i potem się nie widzimy. Potem się nie widzimy. Tak. Okay. A nie, no będziemy się widzieć, dowiesz się, kto jest ojcem dziecka na samym końcu. No. Mam iść tam teraz, czy nie? Chodź. Za alimenty. Ty potem zrobimy tak, przyjdziemy tam, pogadamy z palionką, a ty od razu powiesz po minucie: ej, ja idę kogoś torturować, dobra? My jeszcze nie znajdziemy, po prostu coś takiego zrobimy. Ale potem, jak już potem przyjdziesz, my zawołamy cię i... No okej. Okay. Gdzie ona tu? Będę u Szypsona na chacie. Palionka, dobrze się czujesz? Halo? Palionka, dobrze się czujesz? W trójkę przyszliście do mojego domu, jeszcze nie proszeni. No spokojnie, no martwimy się, jesteś nie w ciąży, tak trzeba dbać. Trzeba dbać o ciężarną. Prowadźcie mnie do szpitala w tej chwili, bo ja za nas zemdleję. O kurde. No, Szypson, doktor. Jest? Doktor Tost. Poród? Doktor Tost, zadziałaj. Gdzie twój garniak? Doktor Tost, dawaj. Idziemy szybko. Możesz mi wskoczyć na ręce, jak chcesz. No tylko, że... nie przeszkadza ci to. Nie, właśnie, co nie, to... Nie, to po prostu... No lekarz, odpowiedzialność lekarska, prawda? Chodźcie do szpitala. Mi na to kurde palionka, tylko żebyś nam tu nie zeszła, nie? Chodź, skakuj. Ty to widzisz, Yeti? Ty to widzisz? Oni są dziwni, nie? Nie dałem rady jej unieść. Ja już wiem, kto jest ojcem dziecka. No tak? Ja chyba też. Mhm. Serio. To Yeti, mam nadzieję, że dobrze ci się breloki sprzedają, bo będziesz miał duże do płacenia alimentów. Dobra, chodź palionka, chodź. Wiesz palionka, wszystko w porządku? Już widzę, prawie nam zemdała tutaj na miejscu, naprawdę. Dobra, no to co, wpadaj sobie tutaj, zapraszamy do miejsca tu takiego fajnego. Lekarskie jabłko na regenerację. O, dziękuję. Elegancko. Dzięki. No i co? No i... Super, nie? Zostawiamy ją, nie? Tak? Nie, wy zostawcie, a ja idę potorturować parę osób. Albo osoby. A no tak. No dobra, okej, okay. Torturuj. Pamiętaj, że za dwa dni on ma zginąć, nie? Tak. Wiem. No palionka, snuj, to przecież... Ale co, ty się nie przejmuj, to nie o ciebie chodzi. Nic ci się nie stanie. Nie, ale o kim mówicie? No, potem ci powiemy, tylko musisz nam najpierw powiedzieć, kto jest ojcem dziecka. Powiedziała. Palenka, pytanie numer 2. Mi się wydaje, Palenka, że ty ukrywasz coś, wiesz? Na pewno ukrywa, na pewno wie. To jest niemożliwe, żebyś nie wiedziała, kto jest ojcem. Palenka, kolejne pytanie, number 2. Kto jest ojcem dziecka? No, nie powiem wam. Palenka, pytanie number 3. Czwartego pytania już nie będzie. Dziecka, kto jest ojcem twojego? No. Wstydzę się to powiedzieć. Wstydzi się to powiedzieć, niesamowite. Dobra, to ja dobra, mam jeszcze zapraszamy. Jedno pytanie. Ja mam jeszcze jedno pytanie. No. To dziecka jest ojcem być. Kali pić, kali jeść. Dobra, Palenka, jak nie chcesz nam powiedzieć, pokażemy ci pewne miejsce, okej? Okay? Aktualnie tej osoby, dobra, na razie polećmy tam, po prostu przelećmy się, prawda? Pozwiedzajmy, możemy najpierw się przejść, Palenka, tak, wiesz, przemyśl sobie, oczyść głowę, bo zaraz zobaczysz coś. Coś mocnego zobaczysz, nie? Coś mocnego, serio. Możemy ją zabrać na seans do kina, panią, to by dopiero coś było. Coś mocnego. Chodź, zapraszam. Chodźcie. Dobra. Właśnie, może... A to co, zaraz, może... Chociaż w sumie, chodź może na seans do kina najpierw. No ja dobra, go. No właśnie mówię, go. Nie? Go do kina, dobra, okay. Panionka, chodź. Musisz chodźmy, coś zobaczyć, idziemy do kina w takim razie, panią. Bo, pokażemy tak ci film. Tak cię lubimy, że specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy pewien materiał. Ale ja tak. Nie mam siły i mi się nie chce. Ale to jest krótki. Ale kino jest za rogiem. 5-10 sekund ten filmik tylko trwa, spokojnie. A to będzie trzeba zapłacić. Nie, za darmo, spokojnie. Akurat... Bzyku się nie obrazi, bo to są cele szczytne. Poza tym nikt jeszcze nie zapłacił za przyjście do kina. No bo nie mamy pieniędzy. Chodźmy, zapraszam serdecznie. Chodźmy. No jak ogarniemy już zielone, to normalnie będziemy płacić, nie? No ale teraz na pewno zapłacę, jak będę pokazywał zielone 2 widzowie, które będzie już niedługo. Tak, Palionka, usadź tu swe 4 litery. Tak, siądź sobie tu, ja sobie, ale może tutaj sobie siądę i zobaczymy, nie? Dobra, Szypson, odpalaj. Odpalam. Za 3, 2, 1, let's go. Palionka pomocy.
Węzielinę. Wsłuchaj się, panie. To jest bardzo, mój koniec. To jest Steve. Zginę za dwa dni. Musisz mi pomóc. Kto jest ojciec dziecka? Tylko to powiedz im, a mnie wypuszczą i będę wolny. I co? Słuchałaś się? No, jak tam panienka? Słuchałaś się? Co? Panienka, co? Nie, co? Jakie spokojnie, co zrobiliśmy? No nic nie zrobiliśmy. Jeszcze nic, dopiero za dwa dni. No jeżeli nam powiesz, kto jest ojcem, no to wiesz, uratujesz go. Nie. Masz szansę. No masz, chodź. Pokażemy ci jeszcze, dobra, spokojnie, bo możesz pomyśleć, że to jest nieprawda. Aktualnie Yeti go zabrał, Załóż elytrę, chodź, zapraszamy. Pokażemy ci miejsce, w którym to było nagrane i w którym miejscu właśnie Steve jest przetrzymywany, bity, znaczy, i tak dalej. Był, no bo teraz poszedł na tortury z Yetim aktualnie. Także, no, tu jest to miejsce. Tak. Patrz, tu mamy to miejsce. On tutaj już jest... No tak, z dzień sobie jeszcze siedział. Powiedział, nie, ale no nie ma go tutaj, spokojnie, nie ma go. Nie ma. Nie, jeszcze zapraszam, wyjdź. Wyjdź, panenka, wyjdź. Nie bij nas, bo my cię zabijemy, a ty masz dziecko, także proszę się tutaj... Nie ten, odłóż kratę ładnie. Teraz tak, panenka, poczekaj, posłuchaj mnie. Nie ma tu Steve'a, bo Steve aktualnie jest torturowany przez Yetiego i to nie w taki sposób, jak każdy było w więzieniach, tylko to są tortury już takie śmiertelne przy otchłani, czyli kiedy Steve padnie w otchłań, nie ma go. Palenka, czy możesz zdradzić nam w końcu, kto jest prawdopodobnym jakby ojcem twojego Bobasa, a mianowicie chłopca? Palenka, kto to jest? Bo Steve zginie. No Steve zginie, jak nie powiesz, widzisz, Steve już... Okej, jeszcze ci powiem, dlaczego miał taki głos grubszy. Ponieważ krytań miał już prawie zniszczoną. Troszkę młotkiem się tam pobawiliśmy. Na jego gardle, no i... Gorsi. I tak to wyszło, proszę mnie nie bić. Ja nie chcę z wami rozmawiać, wiecie? A, słyszycie, jakie tu jest echo w ogóle? Palenka, skup się, patrz, słuchaj. Tortury! Mrocznie. No. Dobrze, Steve umiera! Steve umiera. Ja nie rozumiem! Palionka, no zdradź, bo serio, dwa dni i go nie ma. To nie są żarty. Czy jest Bobas? Kto jest ojcem? Ojcem. No dobra! No mów, Palionka, już bez przesady. Mojego dziecka! Jest oczywiście Kto? Kto? Steve? Czy ja dobrze... Czekaj, powiedz jeszcze raz, kto? Co? To dlatego się spotkali. To ile wy się już spotykaliście? To przez ten miesiąc wy się spotykaliście bez przerwy. Nie mogę. Nie mogę. Jak ty mogłaś to zrobić Pawłowi, co? Nie mogę. W ogóle karygodne. Tragedia. Ze Steve'em. Tragedia, naprawdę. A teraz wypuść Steve'a, bo was pozabijam. Palionka. Ej, kurczę. Jestem w totalnym... No Palionka, przestań mnie bić! Uspokój się. Daj wyjść, no nic nas nie śmieszy. Nie umieliśmy wyjść, to nas nie śmieszy. Ty tu zostajesz. Dobra, teraz tak, spokojnie, w takim razie jak nam powiedziałaś, my Steve'a wypuścimy bezproblemowo. Jutro z nim sobie pogadasz, okej? Okay? I też mu powiesz, że jest ojcem dziecka. Masz mu powiedzieć, bo inaczej też zginie. Także musisz mu jutro musisz mu powiedzieć, że jest ojcem dziecka. To jest niesamowite w ogóle, co tu się dzieje. Steve'owe dziecko się urodzi. Spokojnie, na razie. W ogóle, ta cała ciąża to... Czemu ty mnie bijesz bez przerwy? No zaraz nie wytrzymam. Steve, pokażemy ci jutro, gdzie jest Steve, tak? Ale nie zabijecie go, nie? Nie zabijemy go. Zabijemy go, jak nie powiesz mu jeszcze jutro, że jest ojcem dziecka. Dobra, ale my mu powiemy. Wracaj na chatę, ja nie mogę. To jest dla mnie zbyt wielki szok. Ja pierdolę. Dobra, ale się udało, udało się. Stary. Jak się nabrała. Co się udało, ale ta wiadomość mną... Co tu... Steve jest ojcem dziecka, widzę, tak, co to w ogóle dlatego, jest? Dlatego w badaniach wyszło, że to będzie człowiek. Nie wziąłem w ogóle tego pod uwagę. Właśnie, Steve jest człowiekiem! No, ja go zapomniałem w ogóle, że on jest człowiekiem. O mój Boże, dobra, gdzie jest Yeti? Czekaj. Gdzie jest Yeti? Ja nie wiem, gdzie Yeti, on odleciał. On umie na chacie miał czekać. Jest, umie na chacie. Dobra, Yeti! Dobra, Yeti, jak ci to powiemy, nie? Jak to ci powiemy, kto jest ojcem dziecka, padniesz. To nie jest Szczypson, to nie jest Dave, to nie jestem ja. Stary, to jesteś ty.
To ty. Yeti, serio, to ty jesteś ojcem dziecka. To jesteś ty, naprawdę. Co? Jesteś ojcem. Słyszałeś, jak on miał taką zdziwioną minę? Takie, nie, no żartujemy. Ale ja też bym był w szoku. Nie, nie, dobra, Szczypson, powiedz mu prawdę. Steve dobra, jest ojcem dziecka. I to nie jest żart, serio. Co? Serio, to nie jest żart, Steve jest ojcem dziecka. Palenka zdradziła mnie ze Steve'em i dlatego Steve odszedł, a Palenki nie było miesiąc na serwerze. No, to wszystko się wyjaśniło, no i świetnie po prostu, świetnie, ładnie i tam dalej. Bardzo mi się to nie podoba, jak się urodzi ten drugi mały skurczybyk, to będą dwa Angole na serwerze. No właśnie. Ja nie mogę, ja, ale ja nie wiem, czy ja ich tu chcę. Ja nie wiem, czy oni nie chcą, kurde, swoją wiochę otworzą albo coś, ja naprawdę. Tak, ja nie wiem, czy ich tu chcę. To jest przesada, że tak. Tak zostałem zdradzony, widzowie, tak to wygląda. Podziwiasz moje mechanizmy? No, to jest fajne. Widzowie, ja, mi już nie jest przykro, że Palenka ze mną zerwała. Ja już się z tym pogodziłem. No na pewno ci nie jest przykro. No już za stary miesiąc z nim nie gadałem, ja jeszcze jakby jej nie było, naprawdę. No to prawda, to prawda. Także to już wyglądało totalnie jak niezwiązek. Ja już się z tym widzę, pogodziłem. Ale mega mnie to zdziwiło, że Steve to ojciec dziecka. No nie napiszcie, co wy ale, o tym ale, myślicie. Ale wiesz, co jest najlepsze? On no. też nie wie. No właśnie, Steve też nie wie, czyli jutro on się dowie, widzowie. No reakcja Steve'a pewnie będzie gruba, bo on myśli, że też nie jest ojcem dziecka. To jest niesamowite, widzowie. Jutro będą dymy, a w ogóle teraz będą takie dymy, ja nie wiem, co się będzie działo. Na razie.